Dzień dobry, witam Państwa na naszym kanale. Zaczynamy nowy materiał 14.00. Drodzy kochani i szanowni Państwo, dzisiaj przed Komisją Śledczą był przesłuchiwany pan Jarosław Wyszkowski, główny księgowy w zasadzie, dyrektor Biura Finansów Ministerstwa Ziobry. Komisja dotyczyła Pegasusa, tak? doprecyzowując, uściślając. I proszę Państwa, po przesłuchaniu pani księgowej Pińciurek, o której już materiał zrobiłem, która w zasadzie przemiła kobiecina, nie wiedziała nic. Dobrze, że chociaż wiedziała, gdzie pracowała. Za to już szczyty bezczelności osiągnął świadek Wyszkowski. Wyżgowski, tak? Jak dobrze pamiętam, tak. Proszę Państwa. Ten człowiek zeznawał dzisiaj, że jako dyrektor biura finansów ministerstwa ziob e, wykonał przelew na 25 milionów złotych, e, pełniąc funkcję jaką to ujął e, obsługowo wykonawczą a czyli urzędnik państwowy, zatrudniony w 2015 roku w styczniu w ministerstwie sprawiedliwości na stanowisko dyrektora biura finansów wcześniej pełniący Podobną funkcję wicedyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji. Człowiek z olbrzymim doświadczeniem jako e, urzędnik e, Korpusu Służby Cywilnej e, wykonuje polecenia polityków, e, którzy każą mu przelać pieniądze e, na rachunek CBA, pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, i ten człowiek nie zastanawia się, jak to możliwe, że no. Specjalista, drodzy Państwo, to nie był jakiś gryzi piór. Wysokiej klasy specjalista od finansów publicznych i księgowości, w kontekście księgowości, rachunkowości Urzędu Państwowego, dokonuje przelew, nie widząc umowy. Bo to też jest istotne. W trakcie swoich zeznań pan Wyszkowski zeznał, że przyszedł do niego dyrektor Pawl. Ten sam Pawla, który został później rzecznikiem praw dziecka. Zap Chciał się go zapytać, jaki dokument trzeba dostarczyć jemu, czy jego biuru finansów, e aby on nie musiał oglądać umowy, na podstawie której e z Funduszu Sprawiedliwości z mają zostać przelane e pieniądze. To niebagatelna kwota, 25 milionów złotych. No, łącznie zapłacono tam za to wszystko 33, tak? ale ten przelew na 25 milionów złotych. I przychodzi do niego Pawlak, ten były rzecznik praw dziecka, ten taki, przepraszam, za określenie, typ w okrągłych okularkach z dziwnym takim lubieżnym uśmieszkiem i z muszką. Rzeczywiście Rzecznik Praw Dziecka. I ten koleś przychodzi do, do Wyszkowskiego i do niego mówi, że co tu zrobić, żeby on nie musiał oglądać umowy. Bo ona jest niby utajniona, tylko żeby przelać. No to Żgocki mu powiedział, jak on nazwał, że były to konsultacje, żeby dać mu jakiś dokument, polecenie. No tak zwane półpochron, że on chce dostać polecenie. No i dostaje na piśmie polecenie od Wosia. Członkowie komisji dopytywali się, czy on nie miał jakichkolwiek, nie wiem, obaw, wątpliwości, zastanowienia. Że przecież pieniądze ze Funduszu Sprawiedliwości, no per saldo, tak? no to, przecież to są pieniądze publiczne, nie mogą zasilać, Skarb Państwa nie może zasilać rachunku przez Ministerstwo Sprawiedliwości rachunku Centralnego Biura Antykorupcyjnego, że to jest działanie bezprawne. Centralne Biuro Antykorupcyjne posiada swój własny budżet ustalany przez Sejm. Nie, oni nie mają żadnych, tak żadnych wątpliwości. Nie, on cały czas twierdził, proszę Państwa, przed komisją zeznawał, że on tylko wykonywał polecenie. I to było polecenie na piśmie od wiceministra Wosia. On nie dyskutował z tym. No, on się księguje, to się księguje. Ciekawostką jest, że ciekawostką jest, że ten sam dyrektor biura finansów, ten sam człowiek podpisywał osobiście umowy. Z Dariuszem Mateckim, na świadczone przez niego usługi internetowe, za które dostał blisko 250 tysięcy złotych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Umowy, zlecenia za nie wiem za co tak. Bo wiadomo, że tutaj są głosy o farmach troli, tak? o różnych stronach internetowych, facebookowych i tak dalej, z których były prowadzone ataki na polityków wczesnej opozycji, na zwykłych ludzi, na mnie też. Ten Matecki miał podpisaną taką umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości. Umowę podpisał właśnie dyrektor Biura Finansów Ministerstwa Ziobry. Dzisiaj ten pan udaje, że nie wie, co by, co, co, co się działo. Nie w ogóle tak do końca to też. On mówi, że on się dowiedział o Pegasusie z, z mediów 2022. Z mediów. Dyrektor Biura Finansów. Człowiek, który kontrolował wszystkie wydatki, bo musiał je kontrolować. Twierdził też, że to tam było biuro, inne biuro do weryfikacji, że on się tym nie interesował. Drodzy Państwo, spójrzmy na to w sposób jak najbardziej realny. Urzędnik państwowy, funkcjonariusz służby cywilnej, Korpusu Służby Cywilnej, zawodowy urzędnik państwowy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Człowiek, który no, pracuje, wykonując swoje. Swoje obowiązki bez względu na opcję polityczną. Tak przynajmniej powinno to wyglądać. Teraz ten człowiek zostaje zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości na 8, 9, no jakoś tak na, na 11 miesięcy, tak? bo to w listopadzie chyba oni władzę objęli. Czyli można mieć na mniej więcej 11 miesięcy zanim, zanim PiS objął władzę. A ja przecież pracował dla ówczesnego ministra sprawiedliwości, wykonując swoje obowiązki Biura Dyrektora Finansów, tak? czy, tam, czy Dyrektora Biura Finansów, czy Księgowego, czy Głównego Księgowego, bez znaczenia są te tytuły. W każdym razie Księgowy, który rozdziela państwową kasę w Ministerstwie Sprawiedliwości, kasę budżetową, naszą kasę. Więc jeżeli ktoś przychodzi do niego i mówi, że Panie dyrektorze, tu jest taki przelewik na skromne 25 milionów złotych. Nie mogę panu pokazać umowy, bo umowa jest tajna. Wie pan, tutaj do CBA trzeba kasę przelać. To chyba ten urzędnik chyba nie żył przez ostatnie lata na Księżycu. Wie, wie czym było CBA, że była to bezpieka Pisu za czasów rządów Kaczyńskiego, że było wiele afer związanych właśnie z CBA. Seba Kamińskiego, Bejdy i tak dalej, i tak dalej. I ten urzędnik doskonale wie, że do CBA wrócił Wąsik, Kamiński i cała reszta, i Bejda, ludzie skompromitowani. Przecież ten człowiek czytał gazety, czytał media internetowe, oglądał telewizję. Doskonale wiedział o tym, że przecież e, sąd skazał. Pierwszej instancji Wojsika i Kamińskiego na kary więzienia za przekroczenie uprawnień, właśnie w ramach działalności CB. Był to 2016 Czyli Przecież on miał wiedzę, świadomość, kim są ci ludzie, którzy przyszli teraz, są jego szefa. I on bez słowa sprzeciwu, y, wiedząc, kim są ci ludzie, bo gdyby. To byli politycy, ale no po prostu kwestia opcji politycznej, tak? Że nie wiem, monarchiści, liberałowie, lewicowcy, bez znaczenia. Urzędnik państwowy to urzędnik państwowy, u niego się musi wszystko zgadzać i działać zgodnie z prawem. Wiedząc, jaki to jest gang. Ba, był to czas, kiedy już pis pokazał, na co go stać. Demontaż państwa prawa. No podkreślam, że ten człowiek, ten Wyszkowski nie mieszkał. Na księżycu, mieszkał w Polsce. Musiał wiedzieć, co się wokół niego dzieje. Musiał wiedzieć, jakie afery wybuchają wokół Pisu, wokół ziobry jego gangu. Musiał słyszeć o Mateckim, z którym podpisywał umowy, naszerzenie hejtu w mediach społecznościowych. I on mówi, że on się nie interesował kulisami, że to on był jedynie on był jedynie takim narzędziem wykonawczym, obsługowym. Wiecie Państwo, znowu wraca, znowu wraca mi sprawa pewnego księgowego z dawnych czasów. Nie, nie, nie chcę tutaj przytaczać nas zrozumcie mnie, że nie chodzi o porównywanie pewnego księgowego, który został mimo wieku skazany na. Na więzienie. Przyznał się, że miejsce, w którym pracował, było, było miejscem zbrodniczym. Powtarzam, nie, nie, nie można tego porównywać, ale zobaczcie Państwo kolejny raz, tak jak ta pięciówek. To jest ten sam mechanizm. Ludzie uczestniczący w pewnym procederze. No tam, w tamtym przypadku to akurat był proceder. To tam, proceder nawet ciężko to słowami opisać. A zobaczcie, udają, że się tym nie interesowali, że nie wiedzą, gdzie pracują, że wiedzą, dla kogo pracują, nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. I dzisiaj przesłuchiwani, no przypomina mi to zeznania świadków w procesach norymberskich. Świadków też i oskarżonych. Ja tylko wykonywałem polecenia. Nie, absolutnie nie wiedziałem o niczym. Nic takie. To jest, to jest potworne, to jest straszne, to co się dzisiaj dowiadujemy, ale ja nic nie wiedziałem. Nie wiem, nie słyszał krzyków, strzał. Słyszał, wiedział. I teraz pan Wyszkowski twierdzi, że pracując dla gangu ziobry, bo de facto to Ministerstwo e, Sprawiedliwości stało się Ministerstwem Ziobry, a nie Ministerstwem Sprawiedliwości, to jest w ogóle jakiś oksymoron, e, twierdzi, że on potrzebował tylko podkładki. Pytał się go poseł Trela, czy jakby ktoś kazał panu przelać w transzach, nie wiem, 50 milionów złotych w traszach, po 10 milionów. Czy pan by to zrobił też bez dyskusji, nie żądając żadnych do dokumentów? I zaczął kluczyć, że on tylko także zgodnie z przepisami w ramach prawa e i bredził, tak bredził, co coraz bardziej, ośmieszając się. Urzędnik państwowy, dyrektor Biura Finansów przelewa de facto bezprawnie, tak? bo nie można z Funduszu Sprawiedliwości było przeleć pieniędzy do CB, i on jako fachowiec. Profesjonalist. Twierdzi, że on nie widział w tym nic złego, że on wykonywał polecenia dysponenta. Wiecie, środ, podstawienie środków dysponent, decydent woś mu kazał. I on na piśmie przyjął polecenie i to polecenie wykonał. Odsuwając od siebie odpowiedź. Tak mu się wydawało i wydaje chyba cały czas, że on. Otrzymując polecenie od Wosia, od polityka, nie od fachowców, od polityka, Tu nie ma bladego pojęcia o finansach publicznych, o księgowości tychże finansów, przyjmuje takie polecenie i bez dyskusji je wykonuje. Czyli Wyszkowski w zasadzie to człowiek, któremu się każe coś zrobić, przelać na przykład 100 milionów złotych, i on to zrobi. Wystarczy tylko, że przyjdzie minister. I napisze mu, proszę przelać 100 milionów zł, złotych na ten i na ten rachunek. On mówił, że jeszcze weryfikował rachunek odbiorcy, że to CBA. No ale po co, skoro przyszedł minister i mu okazał przelać? Tak? To samo też opowiadała pani Pięciurek, że ona to nie, że to pan dyrektor Wyszkowski się tym zajmował, że ona, ona tylko tam się zajmowała tymi tabelkami. A ten Siedzior Wyrzkowski, oglądałem, e, oglądałem całe jego przesłuchanie. Ten facet dobrze się przygotował. Tylko, że jego linia, choć on był świadkiem takiej obrony, była taka: to nie ja. To ja nic nie wiem, nie wiedziałem, nie mogłem się dowiedzieć, nie mogłem się zapytać. Mógł, mógł, mógł powiedzieć: panie wiceministrze, panie ministrze Wosiu, panie dyrektorze Pawle. Co to są za pieniądze i na co? Ale co z tego, że jest umowa utajniona? Ja chcę ją zobaczyć. Ponieważ jestem osobą, która bierze w tym udział, to chcę zobaczyć tą tajną umowę, ponieważ posiadam e, poświadczenie, certyfikat bezpieczeństwa e, do poziomu ściśle tajne, i mogę się z tą umową zapoznać. Nie. Nie. On twierdził, że on nie musiał oglądać tej umowy, nie było takiej konieczności, że prawo tego nie wymaga. W normalnych warunkach, to tak, to oczywiście, ale to były nienormalne warunki. Afera z sędziami, a propos afery z sędziami, to. Na końcu wspomnę, co się dzisiaj stało. Będziemy o tym dzisiaj mówić wieczorem. Czekam jeszcze na więcej komentarzy ze Wschodu, ale to na koniec o tym wspomnę. Proszę Państwa, Księgowy Ziobry i całe to towarzystwo mieli świadomość tego, w czym uczestniczy. Doskonale wiedzieli, że zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że są wyprowadzane pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ba, to ten Fundusz Sprawiedliwości, kontrolowany przez tegoż Wyszkowskiego, ten człowiek akceptował przelewy do prywatnych mediów. Właśnie z Funduszu Sprawiedliwości. Być może też jakby z innych jeszcze źródeł. To on podpisywał umowy. On znał ich zawartość. On wiedział, które prywatne medium i za co dostaje pieniądze. Szczegóły tych umów zamy tylko numery, szczegóły umów, załączniki, faktury z opisem, czego dotyczą, ewentualne załączniki, na przykład z protokołami wykonania poszczególnych usług, które domy mediowe jeszcze brały pieniądze. Ten człowiek doskonale wie, drodzy Państwo, na co te pieniądze szły. Ja nie jestem zaskoczony tak? tym, co dzisiaj usłyszałem, tym, co dzisiaj zobaczyłem, bo wiedziałem o tym, że po zeznaniach pani Pięciurek, jej szef Wyszkowski będzie jeszcze bardziej bezrefleksyjny i jeszcze bardziej będzie twierdzić, że on nic nie wiedział. No, gdybym ja był na miejscu pana Wyszkowskiego, a przyszedłby taki na przykład Pawlak, to już abstrahując od tego, jakie miałbym już o nim zdanie, tak, bo ten człowiek był bardzo wieloznaczny. Przepraszam. Ja bym się zapytał go, proszę pana, ja chcę zobaczyć umowę. Mogę zobaczyć dokumenty ściśle tajne, tak, proszę przynieść. Nie chce pan przynosić, pójdziemy do kancelarii tajnej, tam z tą umową się zapoznać. Ja muszę wiedzieć, jeżeli mam dokonać przelewu, bądź moje biuro ma ten przelew zatwierdzić i wysłać, do CBA, to ja muszę mieć pełnię wiedzy. 25 milionów złotych to są bardzo poważne pieniądze publiczne. E, dyscyplina finansów zobowiązuje mnie do tego, e, tak, aby miał pełnię wiedzy, którą się oczywiście z nikim nie będę dzielić, że te pieniądze są przekazywane zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem. Ignorancja jurysnosy, czyli nieznajomość prawa, szkodzi. Wyszkowski musiał wiedzieć i musiał mieć świadomość, że zgodnie z przepisami, czy też niezgodnie z przepisami, dokonuje się przelewu, którego nie wolno było wykonać. Ale on to zatwierdził, bo mu woźkarz, bo mu to dał na piśmie. Odpowiedzialność urzędnika nie kończy się na tym, że otrzymuje polecenie na piśmie i je wykonuje. Bo jeżeli takie polecenie dotyczy czynności, które jest niezgodne z prawem, to on jako urzędnik, nie polityk, nie członek partii, urzędnik państwowy Korpusu Służby Cywilnej, powinien powiedzieć: Szanowny panie ministrze, czy panie wiceministrze Wosiu, panie ministrze Ziobro, nie wiem, co panowie kombinujecie. Ja wam w tym pomagać nie będę, ale uprzejmie informuję, że środki z Funduszu Sprawiedliwości nie mogą zostać przelane. W dobro rachunku Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ponieważ Fundusz Sprawiedliwości nie będzie finansować jakichkolwiek zakupów. Chcę też wiedzieć, czego ten zakup dotyczy. Jako urzędnik i jako obywatel, pan Wyszkowski tego nie zrobi. Wykonał polecenie, musiał mieć świadomość, i jeżeli zostaną postawione zarzuty, niedopełnienia dopełnienia bądź przekroczenia uprawnień, a mam nadzieję, że tak się stanie, i on stanie przed sądem, to zapewniam Państwa, że sąd nie da wiary jego tłumaczeniom, że on niczym nie wiedział. Wiecie, co powie sąd? Mogę się dzisiaj o to z kimkolwiek założyć. Sąd powie tak, proszę oskarżonego. Oskarżony jako wieloletni urzędnik Korpusu Służby Cywilnej, specjalista finansów w zakresie administracji publicznej. Oskarżony musiał wiedzieć i musiał mieć świadomość, że ten przelew jest niezgodny z prawem i jest bez znaczenia, kto go autoryzuje ze strony e, szefów resortu, czy jest to wiceminister, czy minister. To jest bez znaczenia. Pan jako urzędnik powinien o tym wiedzieć i powiedzieć: Nie zgadzam się. Jeżeli minister chce, może wykonać taki przelew osobiście. Ja robię notatkę służbową. Oskarżony tego nie zrobi. I dlatego jest oskarżony. I dlatego pan Wyszkowski prawdopodobnie za to zostanie skazany. Ja będę się temu przyglądać, bo pamiętajcie, to on podpisywał umowy z Mateckim, to on podpisywał umowy, czy on podpisał umowy z podmiotami prywatnymi, e, mediami prywatnymi, on robił do nich przelewy. Miał wgląd w umowy, we wszystko, w protokoły, wszystko. Dużo wie. I kiedy faktycznie ruszy śledztwo w tej sprawie, o ile już nie ruszyło, e, dotyczące właśnie prywatnych mediów w kontekście Funduszu Sprawiedliwości, bo to już to śledztwo trwa, jakby jego odnoga, to Wyszkowski będzie kluczowym świadkiem. Komu dawał pieniądze, czy dawał, przelewał, tak? na czyje polecenie, w ramach czego, jakich umów, co z tymi umowami do niego przyszedł, czy wpływ miał Matecki na niego, czy z nim rozmawiał, czy może bywali członkowie zarządów mediów, wirtualnej Polski i inni, O czym rozmawiali, jaka była formuła tych rozmów i tak dalej i tak dalej i Państwo, e, możecie zobaczyć jeszcze raz to przesłuchanie, e, jeżeli dacie radę. To powiem Wam, że we mnie aż się zagotowało, jak słuchałem tego, Polesie. Przepraszam za, za taką formę. E, a teraz na koniec jeszcze e, po prostu jest to, nie wiem jak to nazwać, no, skandal to jest za mało powiedziane. Dzisiaj agencja, rosyjska agencja TAS i e, e, również agencja prasowa Belpo i inne kanały białoruskiej Białoruskich reżimowych mediów Łukaszenki poinformowały o konferencji prasowej, na której wystąpił sędzia Sądu Wojewódzkiego, były dyrektor biura prawnego NeoKRS, Tomasz Szmyt. Tomasz Szmyt, sędzia Tomasz Szmyt, znany z afery hejterskiej Antykasta, który opowiadał o tej aferze, niby skruszony. W TVN24 u pani redaktor Grdziewicz. Ten człowiek uciekł właśnie na Białoruś i poprosił o azyl polityczny, twierdząc, że nie podoba mu się, jak, jaką politykę wobec Białorusi prowadzi polski rząd. Proszę państwa, e, zadałem się pytanie też w mediach społecznościowych e, a propos sędziego Arkadiusza Cichowskiego, jego kolegi, z którym wystąpałem razem w TVN24. E, będę na ten temat dzisiaj wieczorem. Będę to komentować. Chcę jeszcze zebrać troszeczkę danych z mediów białoruskich i rosyjskich, zobaczyć, co tam się dzieje, jakie są komentarze, jak to się przedstawia, ale się już apelowałem na platformie X na, na Twitterze do Pana ministra Siemoniaka, aby wszystkich ludzi z tej grupy Antykasta, bo nie są znani z imienia i z nazwiska e, przesłuchała BW, ponieważ zaraz za chwilę się okaże, że cała ta grupa mogła być na przykład grupą agentów rosyjskich spec-służb, czy białoruskiego KGB. No te związki między nimi, Ziobrą, Suwerenną Polską. Czy Państwo widzicie ciężar gatunkowy sprawy? Ja o niczym nie przesądzam, tak? ale grozi e, gdyby ten koleś uciekł na, na Białoruś i zniknął. Ale on wystąpił na konferencji prasowej, prosząc formalnie o azyl polityczny. Zobaczcie, co się w tym kraju porobiło, do czego doprowadzono, kto będzie następny. Porozmawiamy o tym wieczorem. Czasem kłaniam się nisko. Widzimy się 20.00. Do zobaczenia.